Cześć z tej strony PsychoCoach, witam w kolejnym odcinku. Tworzymy bloga we frameworku Django. W tym odcinku pokażę Wam, jak tworzyć adresy URL oraz jak tworzyć widoki. Zanim zaczniemy kodować, to musimy powiedzieć kilka słów, jak działają adresy URL, czyli jak działa ten plik url.py oraz jak działają widoki. Z angielskiego widoki to jest views.py i tej nazwy będę używał. Jeżeli czytacie książki po polsku o Django, no to, to, będą to będzie to pojęcie widoki, to jest to samo, co views um, po angielsku, nie? Ja będę używał views, ponieważ no, trzeba przyzwyczajać się do nazw angielskich, jeżeli chce się jakikolwiek sukces od, odnieść w programowaniu. Macie szczęście, że mam dostęp do tej białej tablicy, bo tutaj łatwiej mi będzie wszystko wyjaśniać. I wyobraźmy sobie, że robimy pewne zapytanie w naszej przeglądarce i wpisujemy tam www.psycho.de.blog i po slashu o nas czyli oczekujemy, że przeglądarka zwróci nam stronę o nas coś nam wyświetli i jak to wygląda, mamy to zapytanie przez użytkownika i plik urlspy patrzy na te zapytania, na te żądania o adres url i decyduje, którą funkcję odpalić w pliku views.py, czyli patrzymy na te zapytania i odpalamy odpowiednią funkcję, która ukryta jest właśnie w pliku views.py, czyli w tych po polsku mówiąc widokach. Następnie tam powiedzmy jest ukryta taka funkcja. jeżeli nie wiesz, co to są funkcje w Python, to musisz się dowiedzieć, no ale jest ukryta jakaś tam funkcja, może ona się nazywać o nas. Która zwraca pewną odpowiedź do przyglądarki, i to jest pewien. No jak to po polsku powiedzieć? Po angielsku, to jest template, czyli zwraca nam tem, template HTML. Dzięki temu możemy zobaczyć stronę o nas w naszej przyglądarce. To jest tak w skrócie, ale zobaczcie, że te wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. I w Django tak trochę jest, że niektóre pliki oddziaływają na inne pliki w naszym projekcie. Więc ten mechanizm warto zrozumieć um, i przeczytać sobie z różnych źródeł, to jest moje wyjaśnienie, jak to działa. Czyli zapytanie. Potem patrzymy na odpowiednią funkcję w pliku views.cpp I zwracana jest odpowiedź w postaci na przykład pliku HTML. W ten sposób to działa. Teraz przejdźmy do naszego edytora kodu. OK, jesteśmy znów w naszym e, projekcie, tu mamy drzewo projektu, jak widzicie, pojawił mi się jakiś nowy folder. Tym się nie przejmujcie, to są tam ustawienia dla interpretera Pythona, sobie wejdę w ten plik. Mamy ścieżkę z Pythonem. Ty prawdopodobnie tego nie masz, to nam nie przeszkadza w projekcie, więc nie przejmujcie się tym folderem. My zajmiemy się tutaj tym projektem e, psychotek blog. O tutaj co mamy w tych folderach, tym się nie przejmujcie. Po prostu mówię, żeby was to nie zmartwiło. Chcia, ja po prostu objaśniam wszystko, co tutaj się znajduje, bo potem mogą być niedomówienia. My pracujemy w tych tych plikach tutaj. Teraz zrobimy, to skonfigurujemy nasz plik. URL.py oraz plik, o którym mówiliśmy, czyli plik views.py, czyli widoki. No ale jak widzicie, nie ma tutaj tego pliku views.py w naszym drzewie projektu. Na razie tym się nie przejmujmy, wrócimy za chwilę do tego. Przejdźmy do pliku urls.py i widzimy tutaj u góry, mamy komentarz. Tak wyglądają komentarze w Python, i mamy objaśnienie co jest w tym pliku, jak obsługiwać się w ogóle tym plikiem. Ja będę tutaj po kolei wszystko wyjaśniał, więc może usuniemy ten komentarz, będzie troszkę bardziej to przejrzyste dla nas. Mam tutaj dwa importy, zaimportowany jest admin oraz z urlów dla Django zaimportowane coś takiego jak path. I jak widzimy, te dwie rzeczy są od razu użyte. Klikniemy sobie na PAF, akurat Visual Studio Code klikniemy, to widzimy, że w których miejscach on jest użyty. Jest użyty w drugiej linijce, czyli Import, no i jest użyty w piątej linijce. Mamy także użyty tutaj Admin i Django domyślnie, zaraz po starcie projektu, konfiguruje dla nas adres URL dla panelu administratora. Teraz stworzymy dwa kolejne adresy URL. Pierwszy będzie to adres URL na przykład o nas. A kolejny to adres URL dla strony głównej. Jak my to zrobimy? No, w kolejnej linii kodu wpiszemy PAW, czyli tak naprawdę wpisujemy coś na wzór, co, co było tutaj u góry, czyli PAW dajemy stronę o nas, ukośnik, no i teraz odniesiemy się do pliku views, którego jeszcze nie ma, ale potem będzie, views o nas i kolejny adres URL to będzie Właśnie, będzie to strona główna i zostawimy tutaj tylko dwa puste apostrofy. Dalej odniesiemy się do pliku views i tam dodamy coś takiego blog. OK, czyli dodałem dwa adresy URL, o nas oraz e, stronę główną. I teraz powiedzmy, że mamy taki adres psychotechblog.pl i to jest nasza strona główna. E, I Tutaj mamy właśnie odniesienie do tej strony głównej, jest to nasz, nasz adres URL, a po ukośniku możemy dać kolejny adres URL, i zobaczcie, wtedy mamy tą stronę o nas, więc z tym to się różni. Główna strona to będzie to, a po ukośniku możemy dodawać jeszcze kolejne te adresy URL, na przykład o nas, nie? I w tym wypadku zrobiliśmy te dwie, dwie strony. Ok, i znów pojawi się nam nowy folder. Py. Cash. I znów tym się nie przejmujmy, tak naprawdę on przyspiesza tutaj działanie naszej, naszej tutaj aplikacji w Django. Nie musimy tutaj się nim martwić, zostawmy go, ale my stworzymy właśnie w tym folderze psychodblock. Kliknę prawym i na przykład dodam new file i to będzie plik views.py. W tym pliku będziemy definiować funkcję. Które zostaną wyzwalane po odwiedzeniu konkretnego adresu URL, czyli jakiś użytkownik internetu, wchodzi na dany adres URL naszej aplikacji Django, i wtedy zostaje wyzwalana odpowiednia funkcja właśnie w tym pliku. Plik views.py jest w folderze psychotech blog, widzimy razem z tymi innymi plikami, więc pamiętajmy, żeby w dobrym miejscu utworzyć ten plik. Pierwsze co zrobimy, to zaimportujemy from Django. Kropka .http import http-response Widzimy już tutaj Visual Studio Code podpowiada nam Ten moduł http-response pozwoli nam na to, że jeżeli użytkownik wejdzie na konkretny adres URL to my będziemy mogli mu coś zwrócić w zamian za to, że, że odwiedził naszą stronę nie? Będziemy potrzebowali dwóch funkcji Pierwszą funkcją będzie funkcja, która zostanie odpalona po odwiedzinach tego adresu URL, a drugą funkcją będzie funkcja, która zostanie odpalona po odwiedzinach kolejnego adresu URL, czyli strony głównej oraz adresu URL o nas. No dobrze, to przejdźmy do pliku views.py i stworzymy funkcję. Słowo kluczowe def w ten sposób definiujemy funkcję. To będzie funkcja o nas. Możesz nazwać tą funkcję dowolnie jak chcesz, ale ja nazwę sobie ją o nas, ponieważ jest to jednoznaczne, że po wejściu na adres URL o nas odpalana zostanie ta funkcja. I ta funkcja będzie przyjmowała jeden parametr, tak zwany request. Będą tutaj zawarte informacje o zapytaniu, które do nas przyszło. Tutaj dodajemy jeszcze na końcu dwukropek. W ten sposób definiujemy funkcję. I teraz... Co my zwrócimy? Nie będziemy zwracać całego pliku HTML. Zwrócimy prosty tekst jako właśnie odpowiedź http. Jeżeli nasza funkcja zostanie wyzwolona, to zwróci, czyli słowo return, i teraz mamy właśnie moduł http response, i zwrócimy prosty tekst, na przykład o nas. Okej, okay, czyli pierwszą funkcję napisaliśmy. Przejdźmy do pliku URLs, i tutaj zaimportujemy plik views po to żeby móc się do niego odnosić. Także napiszemy from i teraz kropka. Co znaczy kropka? To znaczy, że będziemy odnosić się do tej samej lokalizacji, w której znajduje się plik urls.py. Czyli odnosimy się do lokalizacji tego folderu i tutaj też znajduje się plik views.py, więc ta kropka znaczy, że właśnie poruszamy się w tej lokalizacji, czyli from import views. I teraz, jeżeli zaimportowaliśmy w ten sposób nasz plik views.py, to Możemy się do niego odnosić. I właśnie wcześniej stworzyłem sobie tu odniesienie do funkcji, które ukryte są w pliku views.py. Czyli, tak jak powiedziałem, po wpisaniu tego adresu URL, po odwiedzeniu tego adresu URL przez użytkownika, zostanie odpalona odpowiednia funkcja. Czyli ta funkcja views.onas, która ukryta jest właśnie w pliku views.py, którą przed chwilą napisaliśmy. Nie? To co? Tworzymy kolejną funkcję, tym razem dla strony głównej, czyli napiszemy dev blog tutaj request standardowo, return HTTP response, no i jakiś napis, napiszemy blog. Ok? Teraz przejdźmy do URLs i tu mamy już sprawę załatwioną, czyli po wejściu na stronę główną zostanie odpalona funkcja. Z pliku Views, i to jest funkcja Blog. Sprawdźmy. I to jest ta funkcja, którą przed chwilą napisaliśmy. OK, OK. To zapiszemy te pliki. Ctrl S na klawiaturze, na jednym i na drugim przejdziemy do terminalu. O, widzę, że tutaj wkradł mi się błąd. Tu powinien być przecinek. I dam na końcu też tutaj przecinek w tym miejscu. Teraz powinno być. OK. Dobra. I teraz przejdźmy do folderu CD Psychotech. Blog i teraz python manage.py i komenda run server. Ok, nasz serwer wystartował. Skopiuję sobie ten adres i wejdę sobie w przeglądarkę, wkleję ten adres. No i weszliśmy na stronę główną. Mamy zwrócony napis: blog, czyli nasza koncepcja działa, którą wyjaśnialiśmy na początku naszego tutorialu. No dobra, a jeżeli dam tutaj e, slash, to też przechodzimy do strony głównej. No i sprawdzamy kolejny adres URL, czyli jaki to był? No właśnie, po, powiedzmy, że to jest nasza strona główna, nie? czyli ten adres, to, ten adres IP, to jest nasza strona główna. Oczywiście, jeżeli byśmy szli z tym live, czyli chcielibyśmy, żeby była ta strona gdzieś tam widoczna. Dla świata to ona była, miałaby inną postać. Na razie pracujemy te lokalnie na naszym komputerze, więc przyzwyczajmy się do tego, że będziemy na tym adresie pracować. No ale drugi adres URL to strona główna, slash i było o nas, tak? Więc no i został zwrócony napis o nas. Ok, czyli podsumowując, jeszcze raz e, stworzyliśmy adresy URL o nas oraz stronę główną, i one, znaczy po wejściu na te adresy, wyzwalane są funkcje z pliku views.py, czyli. Funkcja o nas, która zwraca napis o nas, oraz funkcja blog, czyli funkcja, która zwraca napis blog. I tyle. Udało nam się to zrobić. Zapraszam do kolejnego odcinka.